Witam Was serdecznie, MaxPayne.pl przedstawia, oczywiście kolejny mamy tutaj challenge, zagramy tym razem Wayne'em Rainey'em w teamie Robertsa, ale tym razem na trasie Brno, także w 1993 roku właśnie ten zawodnik tak jechał. No, zaczynamy. Co jest do dyspozycji? No, tutaj mamy 2 minuty 3, 2, 4 i 2, 6 na brązowy medal. Kolejne mamy tutaj wyłączone zużycie opon oraz kary, jak sobie przejadę na przykład na trawę, to nie będę miał doliczonego czasu. Także jeszcze showroom tego zawodnika. Yamaha, jak widzicie, może właśnie w tą stronę, zgodnie z wskazówkami zegara, tutaj będę sobie obracał tego zawodnika. Ładnie tak wygląda. Escape. No i przechodzimy właśnie do wyścigu. No tutaj trzeba 2-3 zrobić rezultat. Dobrze, że nie mam deszczowego warunku, ale mnie tutaj zarzuca, że tak powiem. Zaczął w taki shimmy wchodzić nawet, ale mi tutaj... Kurde, ja zapomniałem, że on ma taki ciężki tutaj motor. Będę musiał uważać. Dwie minuty trzy, no. Będzie ciekawie. Brno. Kilka razy byłem tutaj w Brnie, że tak powiem. Bardzo fajna tutaj jest atmosfera. Dużo Polaków nawet przyjeżdża. No i tutaj dohamowanie, tutaj. Delikatnie, delikatnie, żeby tutaj wejść w ten zakręt, bo naprawdę na czerwono odpalony sektor. Jak on wygląda? Aha, tak on wygląda z przodu. No i kolejny tutaj mamy zakręt do... A, tutaj będzie ciasno, ale zobaczymy. Mam wrażenie, że on jest bardzo wolny, zmulony ten motor. Naprawdę w porównaniu z tamtymi maszynami to jest naprawdę ogromna różnica właśnie między właśnie tymi Yamahami teraz, a z tymi właśnie z roku 1993. To jest naprawdę kolosalna różnica, ale tutaj mnie to ścięło, za bardzo mnie wyniosło na zewnętrzną toru. No nie wiem, czy mi się właśnie uda nawet mieć srebro z taką właśnie jazdą niepewną. No ale tutaj trzeba trochę potrenować, żeby móc coś w ogóle wyciągnąć z tego motocykla. Jak nie, to następne kółeczko będziemy jechać i tyle, aż do skutku. Aż nie osiągniemy właśnie tego upragnionego celu, jakim jest złoty medal. Tutaj nas chyba będzie brakować, coś mi się wydaje. 58, 59, 2, 2, 1. 2-2, a jednak zaliczone, pięknie. A jak, o widzicie, właśnie Wayne Rainey został odblokowany, Team Robertsa został odblokowany i oczywiście taką emotkę takiej kobry tutaj dostajemy. No wreszcie właśnie od tego odcinka pokazały się nam rysunki, co my mamy tutaj odblokowane właśnie za ten historyczny challenge. Także to tak wygląda. No, coraz bardziej mi się podobają te challenge, chociaż coś jest do odblokowania niż właśnie sama kariera. Też zachęcam Was do oglądania mojej kariery. Także jak Wam się ten odcinek podobał, taki króciutki, możecie mnie zasubskrybować, dać łapkę w górę. Także do zobaczenia, do następnego challenge'u.